tym miejscu miała działać sortownia śmieci zarządzana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie. Prywatny przedsiębiorca miał rozwiązać problem segregacji nieczystości, ale łagodnie mówiąc, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Inwestor przestał segregować i wywozić śmieci, ale wbrew zakazom urzędników nadal je zwoził na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów, tworząc nielegalne wysypisko. Decyzję na prowadzenie działalności sortowni w tym miejscu wydał w 2001 roku ówczesny starosta ostrudzki. Teren sortowni znajduje się w odległości 150 metrów od domostw. Teraz urzędnicy próbują naprawić popełnione błędy. Inspektorzy na bieżąco to kontrolowali i wydawali nakazy uprzątnięcia tego terenu. Skończyło się to cofnięciem dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych decyzji na prowadzenie działalności w tym miejscu wraz z natychmiastowym oczyszczeniem tego terenu. Dodatkowo więcej została nałożona grzywna na przedsiębiorstwo w celu przymuszenia do wykonania tychże czynności. Nałożone kary pieniężne nic nie wskórały, a śmieci jak leżały, tak leżą w pobliżu domostw. Sortownia zmieniła się w nielegalne wysypisko, na którym znajduje się 20 tysięcy ton odpadów. Karaluchy, szczury czy prusaki opanowały pobliskie tereny. Mieszkańcy żyją w pobliżu prawdziwej bomby ekologicznej. Wiadomo, że to w każdej chwili może się zapalić. Są szczury, karaluchy. No jest ciężko mieszkać w tej miejscowości. No, długo już to się ciągnie, bo praktycznie została sortownia zamknięta 15 maja. To już powinno być podjęte jakieś kroki, żeby to uprzątnąć, żeby robactwo się nie rozmnażało. 14 września pełniący obowiązki wójta gminy Ostróda Bogdan Bartnicki zwołał w tej sprawie posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu przedstawiciele m.in. Straży Pożarnej czy Sanepidu po raz kolejny zastanawiali się, jak tą sprawę rozwiązać. Koszt wywozu zalegających odpadów może sięgnąć nawet 5 milionów złotych. Lokalna władza szuka ich w Ministerstwie Środowiska i Finansów. Myślę, że zgromadzone materiały będą podstawą do tego, żeby pan wojewoda wystąpił do ministra finansów z prośbą o pożyczenie tak dużych pieniędzy. Mówi się o kwocie 4-5 milionów. Te pieniądze są niezbędne, żeby uprzątnąć to, co tam jest. A organa właściwe niech dochodzą, kto zawinił, i ściągną te pieniądze, oddając dla budżetu państwa. Urzędnicy od kilku miesięcy zastanawiają się, co robić, a mieszkańcy Morlin mają już dosyć całej sytuacji. 5 września przeprowadzona była dezynfekcja. Niestety wciąż pełno tam robactwa, a to nie jedyny problem. Rozpadające się substancje organiczne, które się tam znajdują, rozkładają się i są niestety śmierdzące. W zalegających odpadach mogą wytwarzać się ekogazy. Podczas składowania odpadów, szczególnie komunalnych, możemy mieć do czynienia z wydzielaniem się gazów wysypiskowych, które mogą nieść za sobą zagrożenie związane z pożarem, wybuchem lub działaniami toksycznymi na organizmy żywe. Podczas spotkania w gminie urzędnicy zastanawiali się, jak szybko i skutecznie rozbroić ekologiczną bombę. Sytuacja jest skomplikowana, bo teren byłej już sortowni wciąż jest prywatny, a firma nie ogłosiła upadłości. Dodatkowo wojewoda warmińsko-mazurski, aby ogłosić stan kryzysowy, wciąż nie ma do tego formalnych podstaw. Informacje z powiatowego sanepidu nie wystarczają. W tej chwili żadnych zachorowań nie ma. Nie mamy informacji o tym, że mieszkańcy chorowali z powodu istnienia tam sortowni odpadów. Natomiast nagromadzenie dużej ilości odpadów zmieszanych komunalnych sprzyja możliwości namnażania się owadów, w sensie karaczanów, prusaków, również gryzoni. Także tam, gdzie istnieją karaczany, tam, gdzie istnieją karaluchy, tam, gdzie istnieją gryzonie, zawsze istnieje możliwość biernego przenoszenia czynników chorobotwórczych i wywołania różnego rodzaju stanów chorobowych u mieszkańców. Również chodzi o fizyczne niszczenie artykułów żywnościowych, bo takie możliwości te gryzonie i owady mają. Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego obecny był Leszek Rochowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, który przyznał, że proces wywiezienia takiej ilości odpadów do łatwych i szybkich z pewnością się nie zalicza. Nasz zakład spokojnie taką ilość odpadów może przyjąć, co prawda, jeżeli by szło to na składowisko od razu, to jest nasz roczny urobek, a więc nie jest to taki szybki proces. Trzeba pamiętać o tym, że te odpady najpierw trzeba załadować i przewieźć. Są to samochody specjalistyczne, które biorą 20 kilka ton. Jakbyśmy 20 tysięcy ton podzielili przez 20 ton, to daje nam 1000 kursów. Trzeba o tym pamiętać. Następnie jest proces przyjmowania, przyjęcia tych odpadów do nas, do zakładu, co my oczywiście wykonamy. No i potem pozostanie okres rekultywacji, prawda, dezynfekcji tego terenu. Także z pewnością jest to dla mnie wielomiesięczny okres uprzątnięcia tych odpadów
nielegalnie ze złożonych. Do rozpoczęcia procesu wywozu zalegających odpadów jeszcze długa droga. Najpierw muszą znaleźć się pieniądze. Pytanie tylko, ile jeszcze czasu będzie trwać dramat mieszkańców Morlin. W związku z odwołaniem w referendum 3 czerwca Olgierda Dąbrowskiego z funkcji burmistrza miasta w Ostródzie zostaną przeprowadzone przedterminowe wybory. Do 19 września kandydaci musieli zarejestrować się w Miejskiej Komisji Wyborczej. Do wyścigu o fotel włodarza Ostródy stanęło 6 mężczyzn. W pierwszej turze wyborów, która odbędzie się już 14 października, głosować będzie można na Olgierda Dąbrowskiego, Marka Dekarczyka, Wojciecha Januszkiewicza oraz Czesława Najmowicza, Jana Nosewicza i Krzysztofa Żyndę. Rozpoczęła się kampania wyborcza. W mieście już widać plakaty, rozdawane są ulotki i inne materiały zachęcające do głosowania na danego kandydata. Mieszkańcy miasta mają jeszcze 3 tygodnie do podjęcia decyzji, na którego kandydata oddadzą swój głos. Informacja w dzisiejszych czasach jest szczególnym dobrem niematerialnym, dlatego bardzo ważne jest szybkie i przyjazne źródło, z którego można w łatwy sposób korzystać. Darmowym źródłem publicznego dostępu do internetu oraz informacji o Warmii i Mazurach są informaty, które ze środków RPO oraz budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego zostały rozstawione w naszym regionie. W Nidzicy turyści oraz mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z takiego źródła informacji, mają jednak problem, ponieważ informat, który znajduje się przed siedzibą starostwa powiatowego, zdecydowanie nie działa. Jest uszkodzony, w tej chwili nie działa. Zgłosiliśmy to dla Urzędu Marszałkowskiego, bo zainstalowanie tego urządzenia było w ramach projektu. Jakby nadzór nad realizacją projektu sprawuje marszałek, czyli Urząd Marszałkowski. Podobnie rzecz ma się z informatem znajdującym się w największej atrakcji turystycznej Nidzicy, czyli Zamku Krzyżackim. Tu także zostaliśmy poinformowani, że urządzenie to zostało zdewastowane, a ochrona nie zdołała zauważyć sprawców i zapobiec aktowi wandalizmu. Podobne przypadki mają miejsce w innych miejscowościach, dlatego Urząd Marszałkowski rozpoczął pierwsze działania. Otrzymaliśmy pismo z taką prośbą, żeby ewentualnie rozważyć możliwość przeniesienia do wewnątrz, czyli w miejsce, które będzie stale nadzorowane. Udzieliliśmy takiej informacji, że jesteśmy gotowi i w przyszłości ten informat będzie przeniesiony do budynku starostwa powiatowego. Informaty wewnątrz budynków nie będą gwarantowały pełnego dostępu do bezpłatnego źródła informacji, ponieważ będą dostępne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dana instytucja czy obiekt jest czynny dla petentów czy zwiedzających. Po przenosinach informat w starostwie ma być już bezpieczny. Mamy monitoring wewnątrz, zainstalowany w ramach Alarmex. Sprawuje nadzór, także tutaj, jeśli chodzi o wewnątrz, to mamy stały monitoring. Jeśli chodzi o zewnątrz, nie mamy zainstalowanych kamer. Informaty jako obiekty wystawione na czynniki zewnętrzne powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością. Jak pokazało życie, te, które znajdują się na Warmii i Mazurach, zbyt łatwo ulegają dewastacji. Dożynki przebiegły według corocznego scenariusza. Tyle, że szybciej niż zawsze. Celebra została odprawiona w ekspresowym tempie. Formalności pod ratuszem w Dąbrównie także nie zajęły wiele czasu. Rolnikom wręczono czeki. Wszystko poszło sprawnie, a konfenansjer, starosta ostrucki w tym przypadku, prawie że z zegarkiem w ręku poprowadził bądź co bądź debiutujących aktorów przez trud gry na scenie. Reżyserowi, który nie ujawnił swojego nazwiska, należą się brawa. Bo mimo iż na kolejny odcinek dożynek tłumy się nie udały, pogoda temu winna, to akurat wszyscy zgromadzeni wytrwali do ostatniej minuty seansu, bynajmniej części oficjalnej. Jedno jest pewne, dożynki to serial, który nigdy nie straci na swej niegasnącej popularności. Rolnik. Niby słowo, proszę zobaczyć dzisiaj w tym tempie jakie. Nie mówi się o rolniku. O rolniku się gdzieś zapomina, jego gdzieś się zostawia z boku. A to on produkuje tą żywność, prawda? I dzisiaj dzieląc się chlebem, dzisiaj pokazujemy, my tutaj, w gminie Dąbrówno, w powiecie ostródzkim,
jaki rolnik jest bardzo ważny dla społeczeństwa. Stoiska konkursowe były dwa. W kuluarach wieść się niosła, że niesprawiedliwych jurorów w starostwie powołują. Wierząc plotkom, miejsce pierwsze co roku przyznawane jest gospodarzom. Śledztwa prowadzić nikt nie zamierza, bo Dożynki to nie kryminał, tylko serial. Tym samym słów kilka o swoich życiowych rolach od twórcy poszczególnych postaci. Dla nas Dożynki mają bardzo duże znaczenie, ponieważ wtedy wszystkie parafie i gminy się tak naprawdę mogą połączyć. I przyjechaliśmy tutaj reprezentować akurat gminę Ostródę, która zajęła pierwsze miejsce w gminnych Dożynkach. Dożynki na wsi są najważniejszym wydarzeniem. W tym dniu integrują się wszyscy mieszkańcy. Mają okazję zaprezentować swoje umiejętności, wieńce, jak również inne wyroby. Jest to tradycja, którą należy podtrzymywać i cały czas ją kultywować. Radni są zebrani, senatorzy i wójty, i sołtysy. Wieńce. Tak, mamy. Wieńce odbieramy. Tak, prześwięta była, ładna, krótka. Uroczystość Dąbrówna, o tak, tak. Nie? Odbyła się. Uroczystość Dąbrówna. Dożynki, no to jest przecież takie podsumowanie pracy, ciężkiej pracy rolników, prawdaż, bo nie można im tego odmówić, że się napracują. I to jest takie ogólne święto dla nich, przede wszystkim święto dla nich, dla władz, docenienie ich pracy, prawda, a dla mieszkańców skosztowania ich, chyba ich wytworów. A na te dożynki przygotowałyśmy przede wszystkim chleb własnego wypieku, chleb ciasta, smalec też własnej produkcji i nowość, którą wiele osób boi się próbować, to jest dip szpinakowy. Za rok kolejna okazja, by stać się gwiazdą. Wstęp na plan mają rzecz jasna statyści, bo nieważne, czym na co dzień kto się trudni, bo tu talent poszukiwany. A w serialu zagrać warto dla sławy i pieniędzy. Każda inwestycja drogowa dla lokalnego samorządu wiąże się z przygotowaniem na ten cel znacznych środków finansowych. Dlatego od kilku lat powiat działdowski systematycznie pozyskuje środki zewnętrzne, które pozwalają na modernizację kolejnych kilometrów dróg. Od 2009 roku do chwili obecnej powiat zrealizował 6 inwestycji z wykorzystaniem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Łączna wartość tych projektów po przetargach to była 9,5 miliona złotych, natomiast pozyskaliśmy 4 miliony 300 tysięcy ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, oczywiście łącznie. Wśród zrealizowanych inwestycji znalazł się odcinek drogi numer 1304, który po modernizacji został oficjalnie otwarty 14 września. Teraz komfort poruszania się w miejscowości Niechłonin znacząco się poprawił, zarówno dla ruchu pojazdów, jak i pieszych. To przede wszystkim ważna była dla mieszkańców tamtej części naszego powiatu, Niechłonina, Gnojna, Pośnicy, ze względu na to, że była tam bardzo wąska droga, trudność w mijaniu się pojazdów rolniczych. Od wielu lat były postulaty mieszkańców, żeby tam to poszerzenie wykonać. No i udało się dzięki tutaj współpracy z gminą Pośnica, ze środków wojewody, czyli programu przebudowy dróg lokalnych i naszego budżetu udało się w tym roku tę drogę zmodernizować. W ramach prac jezdnia na odcinku 600 metrów została poszerzona do 6 metrów. Na skrzyżowaniu wykonano wysepki oraz przejścia dla pieszych, które przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wykonano oznakowanie poziome, jak i pionowe. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko. Jak każda infrastruktura, są to jedne z ważniejszych inwestycji, które pozwalają rozwijać się gospodarczo powiatowy i takie inwestycje powinny być kontynuowane w przyszłych latach. Myślę, że będą kontynuowane z pomocą budżetu państwa, bo jednak samodzielnie nam jest trudno takie inwestycje rozpoczynać i kończyć. Powiat działdowski myśli już o kolejnej modernizacji drogowej, w której będzie mógł wykorzystać środki z tzw. schetynówek. Inwestycję tą, podobnie jak w latach ubiegłych, planuje zrealizować przy współpracy samorządu, przez który przebiega droga.
W tym momencie jesteśmy przed składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków też Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ulicy 3 Maja w Lidzbarku. Ten projekt również planujemy zrealizować w partnerstwie z gminą Lidzbark. Powiat działdowski na modernizację dróg pozyskuje również środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Do tej pory zrealizowano projekty na łączną kwotę ponad 13 milionów złotych, z czego 6 milionów 800 stanowiło unijne dofinansowanie. Dzięki środkom z RPO oraz tzw. schetynówek przebudowano 25 km dróg powiatu działdowskiego. Ostróda ma bardzo bogatą historię. Nasze miasto do końca II wojny światowej było zamieszkiwane przez społeczność niemiecką. Nasi poprzednicy z łezką w oku odwiedzają miasteczko na Mazurach. Piękne tereny, liczne zabytki i żywe wspomnienia nie pozwalają mimo upływu lat tak łatwo wymazać historii z pamięci. Absolwenci Kaiser Wilhelm Gimnazjum, które mieściło się w budynku Liceum Ogólnokształcącego, są częstymi bywalcami Ostródy. Byli uczniowie i mieszkańcy ufundowali placówce tablicę pamiątkową. Pomysłodawcami i sponsorami są przedstawiciele wspólnoty powiatowej Kreisgemeine Schaft Osterode am Harz z Dieterem Gasserem i Edgardem Steinerem na czele. Ku przyszłej Europie. Taki tekst możemy na tej tablicy odczytać. Piękna tablica zachowuje również elementy szkoły, jak Sowe i Unii Europejskiej. I budynek widzimy również byłego Kaiser Wilhelm Gymnazjum, gdyż to obchodziło stulecie niedawno. Piękna odrestaurowana szkoła. Szkoła są po prostu zszokowani dzisiejszą uroczystością, którą przygotowała dyrekcja tej szkoły. Uwieńczeniem tego wydarzenia było wspólne spotkanie w Krzyżackim Zamku. Przedstawiciele polskich i niemieckich samorządów po raz kolejny mieli okazję porozmawiać na temat przeszłości i przyszłości. Ostróda jest miastem partnerskim Osterode am Harz. Warto zaznaczyć, że do 1945 roku nasze miasto nazywało się dokładnie tak samo. Edukacja pociech z roku na rok staje się znaczącym obciążeniem dla domowego budżetu. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie przeznacza dodatkową kwotę dla osób posiadających uczące się dzieci i korzystające ze świadczenia rodzinnego. Przy okazji zasiłków rodzinnych realizujemy w tej chwili wypłatę świadczenia w kwocie 100 zł na każde dziecko uczące się. Staramy się zrealizować tę wypłatę w miesiącu wrześniu. I to w zależności od tego, ile dzieci uczących się korzysta z naszych świadczeń, tyle otrzymuje. Przewidujemy, że w tym roku będzie to około 120-130 dzieci, które otrzymają takie dofinansowanie. Dodatkowo wraz z rozpoczęciem roku szkolnego MOPS organizuje nabór dzieci, które będą korzystały z dożywiania w szkołach. Aby większa liczba dzieci mogła skorzystać z tej formy pomocy, kryterium dochodu do uzyskania tej formy pomocy społecznej jest większe i wynosi 150%. My przydzielamy tą pomoc od 1 września do końca grudnia, czyli tak jak jest rok budżetowy. Od stycznia jak gdyby robimy nowy przydział, ale średnio z obiadów, z posiłków gorących korzysta około 250 dzieci. MOPS w Działdowie dofinansowuje również zakup odzieży, przyborów szkolnych, a w czasie przerw w nauce może przyznać środki na wypoczynek i rekreację. Ponadto ośrodek współpracuje ze szkołami, które przyznają wyprawki szkolne, a także z lokalnym samorządem, który przyznaje stypendia szkolne. W komisji przyznającej stypendia jest pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest pedagog i wtedy jak gdyby wspólnie ustalają potrzeby w zakresie przydzielania tych świadczeń. Od 1 października wzrasta kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do 456 zł. Dla osób samotnie gospodarujących będzie ono wynosiło 542 zł.
Warmia i Mazury to region nazywany krainą tysiąca jezior, choć w rzeczywistości jest ich ponad dwukrotnie więcej. To pobliskie jeziora, rzeki i krajobrazy przyciągają turystów. Latem jeziora oblogane są przez miłośników żeglarstwa, kajakarstwa, wędkowania czy nurkowania. Dlatego tak ważna jest czystość wody w jeziorach i rzekach. Od 8 lat grupa Animex Morliny wspólnie z klubem żeglarskim i uczniami ostruckich szkół ponadgimnazjalnych przeprowadza badanie czystości wody jeziora Drwęckiego. Smithfield, nasz właściciel, zainicjował to w Stanach Zjednoczonych. Od 8 lat jest to również robione w Polsce. W tym samym czasie w 8 zakładach, we wszystkich zakładach Animexu. Jest to sygnał, że dbamy o środowisko, zależy nam na tym. Chcemy edukować młodzież, chcemy zobaczyć, jak ważne dla nas jest czystość wód, bo dzisiaj zajmujemy się tylko czystością wód. Chcemy zwrócić uwagę na to, że dokładamy wszelkich starań, żeby sprawdzić, żeby ludzie myśleli i kojarzyli firmę Animex z przyjazną środowisku. Ma to być połączenie zabawy, edukacji. 18 września obchodzony jest jako Światowy Dzień Monitoringu Wód. Dwa dni później na przystani w klubie żeglarskim uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych spotkali się, by przeprowadzić analizę czystości wody. Ostrucka młodzież otrzymała zestawy do jej badania, umożliwiające bardzo szybkie pomiary. Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych będą dokonywali pomiarów takich podstawowych czterech współczynników, jeżeli chodzi o jakość wody, czyli będzie to współczynnik pH, temperatura, zawartość tlenu oraz mętność wody. Są zaangażowani w pewien sposób w tę akcję, jako że jest to akcja związana z ekologią, z ochroną środowiska, także myślę, że bardzo chętnie i coraz więcej tutaj mamy tych osób, które się do nas zgłaszają, że chcą brać udział w tej akcji. Światowy Dzień Monitoringu Wód to międzynarodowy program edukacji o szerokim zasięgu, zwiększający świadomość społeczną i zaangażowanie społeczności w ochronę zasobów wodnych na całym świecie. O czystości wody, ekologii i dbaniu o środowisko uczniowie uczą się podczas szkolnych zajęć, ale dzięki takiej akcji mogą teorię zamienić na praktykę, a i z przyjemnością szkolne mury na żeglarską przystań. Mamy w szkole czysto teoretyczną wiedzę i jeżeli przychodzimy tutaj, możemy zobaczyć, jak to w praktyce wygląda i naprawdę dużo można się nauczyć. Ogólnie w każdej szkole myślę, że tego brakuje. Człowiek naprawdę najlepiej uczy się przez praktykę. Badania czystości wody prowadzone są przez zakłady Animex Morliny w 8 miastach w Polsce. Ich wyniki zostaną zebrane i podsumowane z pozostałymi badaniami z całego świata. Ubiegłoroczne wyniki wykazały, że woda w jeziorze Drwęckim jest coraz czystsza. Miejmy nadzieję, że wyniki tegorocznych badań będą należały do pozytywnych. Jednym ledwo starczyło tchu, a drugim odrobiny szczęścia, by znaleźć się na podium. Do Miłomłyna przyjechało 32 zawodników. Nordic Walking to dyscyplina uprawiana przez coraz to większe grono. Grono zawodowców. Obsada drugiej edycji była na bardzo wysokim poziomie. Mistrz Polski, ubiegłoroczny Mistrz Polski i wśród pań trzy laureatki wczorajszego Pucharu Polski. A w tym gronie amatorzy? A w tym gronie amatorzy przede wszystkim debiutanci z Ostródy, za których trzymamy mocno kciuki. Trasa jest taka sama jak w ostatniej edycji majowej. Przebiega po terenie leśnym. Są górki, pagórki, więc zawodnicy mają taki jak gdyby trening interwałowy, czyli trochę wysiłku muszą włożyć, nawet nie trochę, a więcej. Nordic Miłomłyn Cup małymi krokami zyskuje na popularności. Liczba uczestników podczas drugiej edycji podwoiła się. To duży sukces, zważywszy, że miasto słynie, ale z czego innego. Miłomłyn słynie nie tylko z kików. Chcemy być tym hotelem jeszcze uzdrowiskowym. Myślę, że już niedługo do tego dojdzie. Tak myślę, że realnie w połowie przyszłego roku to powinien dostać certyfikat na ten hotel, na uzdrowisko. Oni posługują się uzdrowiskiem, ale jeszcze nie jest tak zupełnie. Organizatorzy myślą o sportowcach, ale także ich rodzinach. Hotel przygotował rozmaite atrakcje dla najmłodszych. Na zawodników tymczasem czekały nagrody. Dla trzech pierwszych osób w kategorii pań i panów zostały wręczone vouchery na pobyty w hotelach grupy Anders oraz bilety na rejs statkiem żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Krótko mówiąc, wysiłek się opłacił. Zaskoczenie zawsze jest, bo nigdy nie wiadomo, z kim się rywalizuje. Są nowe twarze i też nie wiadomo, jakie siły będą te osoby miały, ale... Starałam się jak mogłam, a dystans jest w sumie taki jak zawsze mam, 10 km. Zadowolony jestem ze zwycięstwa, tym bardziej, że kolega tu przyjechał, który też jest mistrzem Polski na 5 km. No, rywalizacja była duża, tak. Obawiałem się trochę tego startu. No i od początku zacząłem szybko i 3 minuty udało się pobić ten rekord z maja.
Adrian Tofil ma podwójne powody do dumy. Raz, że wygrał drugą i pierwszą edycję. Dwa, że poprawił swój własny czas. Z 72 minut na godzinę i 9 minut. Kto wygra następnym razem? Sport jest pełen niespodzianek i zaskakujących wyników. Zwłaszcza, gdy mowa o tak specyficznej dyscyplinie, jaką jest Nordic Walking. W 2007 roku, kiedy powstawały ulice na osiedlu Cegielniana w Nidzicy, odzyskana masa bitumiczna pozwoliła na pokrycie asfaltem placu przy zespole szkół nr 3. Tak dzięki zaangażowaniu kilku osób oraz wsparciu sponsorów powstało w Nidzicy miasteczko ruchu drogowego. Sami uczniowie przyczynili się do powstania tego obiektu. Nasza szkoła, zespół szkół nr 3, od wielu lat uczestniczy w turniejach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To są turnieje dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i zawsze bolączką tego turnieju było to, że dzieci nie miały gdzie startować i ćwiczyć jakichś zdrowych zachowań, jeżeli chodzi o miasteczko ruchu drogowego. Takie miasteczka były w innych województwach, natomiast nasze województwo takiego miasteczka nie miało. Tutaj zespół szkół odnosił sukcesy na szczeblu wojewódzkim, natomiast na krajowym już było gorzej, ze względu chociażby na to, że dzieci nie miały gdzie trenować. Po powstaniu miasteczka takie miejsce się znalazło i dzięki niemu młodzież oraz dzieci z Nidzicy mogły odnosić kolejne sukcesy w konkursach ruchu drogowego. Teraz miasteczko zostało zmodernizowane dzięki projektowi unijnemu pod nazwą SOL – Save Your Life, zrealizowanemu przez olsztyński WORD. Uczestniczymy w nim jako jeden z dwóch partnerów krajowych. Jest to program międzynarodowy, 7 krajów w tym bierze udział. Jeżeli chodzi o nas, to są kraje od Włoch, powiedzmy na północ, mniej więcej środkowoeuropejski obszar on reprezentuje. Miasteczko ruchu drogowego to doskonałe miejsce, gdzie najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego mogą nauczyć się podstawowych zasad bezpieczeństwa. Tutaj każdy może pozwolić sobie na popełnienie kilku błędów, które zostaną szybko skorygowane przez koordynatora. W prawdziwym życiu tak może już nie być. To miasteczko ruchu drogowego pozwala na jakby zetknięcie w sposób się bezpośredni przed wyjazdem jeszcze na ten ruch drogowy dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Pozwala na nabycie tych umiejętności praktycznych jazdy samej rowerem, ale również pozwala na jakby spięcie tej wiedzy teoretycznej z tą wiedzą praktyczną. To miasteczko toleruje wszelkie nieprawidłowości w ruchu ulicznym, natomiast jeżeli byśmy wyszli od razu na szerokie wody, niestety jest to ogromne zagrożenie i kto taką odpowiedzialność by miał wziąć? Nauczyciel prowadzący, instruktor, czy może ktoś inny? Miasteczko ruchu drogowego przy zespole szkół nr 3 pod okiem koordynatora pozwala dzieciom i młodzieży zdobyć ich pierwszy dokument uprawniający do poruszania się jednośladami po drogach. Zdobywanie tej wiedzy, tej teoretycznej i praktycznej też i tutaj na tym miasteczku ruchu drogowego nie tylko pozwala na zdobycie karty rowerowej czy też motorowerowej, ale mi się wydaje, jest to dosyć dobre podłoże na dalsze lata, zdobywając wyższe jakieś tam uprawnienia w końcowym efekcie prawa jazdy. Ideą tworzenia miasteczek ruchu drogowego jest takie nauczenie najmłodszych zasad bezpieczeństwa, aby znaczący obszar wokół nich stał się miejscem, w którym nie dochodzi do wypadków czy kolizji. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkania autorskie. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie w przyszły czwartek, 27 września, z panią Marią Ulatowską, autorką książek obyczajowych, współczesnych. Następne spotkanie odbędzie się 4 października z Wojciechem Kasem, dyrektorem Leśniczówki Pranie. To jest Muzeum Poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. I 11 października też w Szkole Muzycznej z panem Janem Bacewiczem i Mirosławem Basiewiczem. Są to specjaliści od gwary, naszej regionalnej gwary. Serdecznie zapraszamy na wszystkie te spotkania chętnych i zaciekawionych. Thank you.
Wraz z upływem lat coraz trudniej jest zmusić się do aktywności fizycznej. No ale kiedy przez większość swojego życia uprawiało się sport, to i na stare lata uczestnictwo w zawodach nie stanowi wyzwania. W Ostródzie zorganizowano Mistrzostwa Polski Weteranów w kajakarstwie. Kajakarze tu obecni to m.in. medaliści Mistrzostw Polski i Świata. Na długiej liście najlepszych z najlepszych znalazły się takie osoby jak Mariusz Rutkowski, Roman Kozłowski, Jarosław Gulak, Sławomir Lewalski i wielu, wielu innych. Po raz pierwszy udało nam się po 16 latach samodzielną zorganizować imprezę Mistrzostwa Polski Weteranów. Jest to impreza, która zrzesza zawodników, którzy skończyli 35 lat życia. Kategorie wiekowe są co 5 lat, czyli mamy 35, 39, 40, 44 i tak w górę. Startuje nas w tej chwili na tej imprezie ponad 110 zawodników. Jest to frekwencja bardzo wysoka. Jest nas więcej niż startowało młodzieży do 23 roku życia. Pierwszy dzień tych zawodów to jest 200 metrów. Na jedynkach, dwójkach i czwórkach. Są to miksty, są to jedynki mężczyzn, kobiet i czwóreczki również wystartują miksty. Drugi dzień zawodów w niedzielę startujemy na dystansie 1000 metrów. Jest to dystans też olimpijski. Także mamy pełną gamę tak zwaną olimpijską. Ponad 100 zawodników, kategorii wiekowych 6, rozdanych medali aż 250. W sobotę 22 września kolejni zawodnicy będą rywalizować na torze kajakowym. Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewidziane są dla juniorów i seniorów. Start po godzinie 9. Kibice mile widziani. Dziewiątego i 30 września w Niedzicy w hali sportowej przy ulicy Polnej 8 odbędą się międzynarodowe zawody w podnoszeniu ciężarów z udziałem zawodników z Republiki Czeskiej oraz Federacji Rosyjskiej. Zawodnicy będą rywalizować pierwszego dnia o Puchar Burmistrza Niedzicy, a drugiego dnia o Puchar Starosty Niedzickiego. Gościem specjalnym będzie wicemistrz olimpijski Szymon Kołecki. Wstęp na zmagania ciężarowców jest bezpłatny. Zapraszamy! Dwudziestego sierpnia prezes Sokoła Ostróda Witold Żółtek oraz członek zarządu Radosław Borek podali się do dymisji po 10 miesiącach pracy w klubie piłkarskim. Kilka dni później Waldemar Pużycki również przestał pełnić swoje obowiązki. W związku z rezygnacją większości członków zarządu Sokoła Ostróda 20 września odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków klubu, na którym miały zapaść decyzje dotyczące przyszłości Sokoła. Na spotkanie przybyli piłkarze, kibice, ale zabrakło potencjalnych sponsorów, o których mówiło się od dłuższego czasu. Przedsiębiorcy potrzebują jeszcze czasu do namysłu i dlatego zabrakło ich na wrześniowym spotkaniu. Członkowie klubu zadecydowali, że przerywają obrady i dają czas potencjalnym sponsorom do końca października. Obecnie w zarządzie pracują 3 osoby: Jerzy Sarnecki, przedstawiciel kibiców Adam Lisowski i piłkarz Marek Śnieżawski. Zawodnicy o problemach w klubie muszą zapomnieć, bo już w najbliższą sobotę czeka ich walka o kolejne ligowe punkty. Sokół Ostróda zmierzy się z Dąbrową Białostocką. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 18:00. Społeczna Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Ostródzie zaprasza na koncert nauczycieli i uczniów, który odbędzie się 13 października 2012 roku o godzinie 13 w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku. W programie utwory muzyki klasycznej na skrzypce, fortepian i gitarę. W każdą sobotę o godzinie 11:15 odbywają się drzwi otwarte dla dzieci i młodzieży zainteresowanych edukacją muzyczną. Spotkania z muzyką odbędą się w budynku szkoły przy ulicy Plac Tysiąclecia 3 w Ostródzie.